Czwartek, 17 tydzień zwykły. W pierwszym czytaniu prorok Jeremiasz dostaje zadanie od Pana Boga, żeby się udać do garncarza. Tam się przygląda, jak garncarz postępuje z naczyniami i Pan Bóg mówi do niego tak: czy nie mogę postąpić z wami, domu Izraela, jak ten garncarz? Oto bowiem jak glina w ręku garncarza, tak jesteście wy, domu Izraela, w moim ręku. My, tak słuchając tego, możemy sobie pomyśleć, chyba Pan Bóg nas tak instrumentalnie nie traktuje. No chyba, że jesteśmy dla Niego ważniejsi niż jakaś glina. Ale z drugiej strony ten opis pokazuje jednak, że trochę w życiu by się nam przydało pokory. Przecież tak naprawdę świat ma ile miliardów lat? 14? Ziemia ile ma miliardów lat? 4? Człowiek odkąd istnieje? Zdecydowana większość historii wszechświata była historią bez człowieka. Bez człowieka. Skoro dinozaury wyginęły, to czy my nie możemy wyginąć? Czy to, że żyjemy kilkadziesiąt milionów lat na tym świecie, znaczy, że będziemy zawsze? Czy my jako Homo sapiens, gatunek jeden z iluś tam milionów gatunków zwierząt, naprawdę musimy uważać się za takie, którzy nie wiadomo co rozumie pozjadali? Pewno, że jesteśmy koroną stworzeń. Pewno, że jesteśmy najbardziej wybitnym, można powiedzieć, gatunkiem. Ale czy to znaczy, że zapominamy o tym, że jest garcarz? Że musimy zapominać o tym, że to nie my jesteśmy najważniejsi na świecie? Jest jakaś taka pokusa nieraz w życiu myślenia, że człowiek sobie poradzi bez Pana Boga. My, Panie Boże, wiemy, jak ten świat trzeba poukładać. My wiemy, jak na tym świecie sobie trzeba pomóc. Wiemy? Naprawdę wiemy? Naprawdę jesteśmy głęboko przekonani, że my jako ludzkość jesteśmy w stanie sobie poradzić ze wszystkim, co jest na świecie? Przecież wiemy doskonale, że nie jesteśmy sobie w stanie poradzić. Psalmista zwraca uwagę na aspekt, można powiedzieć, jeden z aspektów takiej świadomości, że to Bóg rządzi światem, a nie my ludzie. Nie pokładajcie ufności w książętach, ani w człowieku, który zbawić nie może. I znowu bardzo pokładamy ufność człowieku. Wydaje się nam, że trzeba mieć dobre znajomości, że trzeba mieć najlepsze relacje międzyludzkie, że jak się człowiek zaufa drugiemu człowiekowi, to wtedy w życiu będzie szczęśliwy. Może. Bardzo wiele zależy od relacji, bardzo wiele zależy od miłości bliźniego, ale nawet najbardziej ukochana osoba może po prostu umrzeć. Jeżeli całe swoje życie postawisz na tej ukochanej osobie, a ona umrze, to co zrobisz? Umrzesz z nią, pójdziesz za nią, stwierdzisz, że pozostała część życia jest częścią bezsensowną? Nie da się. Nawet najbardziej ukochane osoby odchodzą, najbardziej potężne osoby odchodzą i trzeba sobie radzić. Tak jak apostołowie sobie potrafili poradzić bez Jezusa, który umarł, zmartwychwstał, wstąpił do nieba i w pewnym sensie po ludzku zostawił ich samymi. Nie pokładać ufności w człowieku, ale pokładać ufność w Bogu. Mieć tę świadomość, że Bóg jest i zawsze będzie z nami, chociaż może troszeczkę w innym wymiarze czy w inny sposób jak ludzie, to jest sprawa podstawowa. Bo jak się za bardzo zwiążemy z ludźmi, jak się za bardzo skupimy na ludziach, jak za wielkie oczekiwania będziemy mieli wobec ludzi, to wtedy nas będzie bardzo bolało. Będzie nas bardzo bolało życie wtedy, kiedy się na ludziach przejedziemy. W Ewangelii mamy obraz, przypowieść pewną o zarzucaniu sieci w jezioro, jak to rybacy wyciągają ryby, te dobre odkładają, te złe wyrzucają. I mówi Pan Jezus, tak będzie przy końcu świata, wyjdą aniołowie i wyłączą złych spośród sprawiedliwych. I ci źli zostaną wrzuceni w piec rozpalony, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Nie lubimy tych słów Jezusa. Dzisiaj bardzo rzadko w Kościele mówi się o tym, że jest możliwość wiecznego potępienia, że są źli i są sprawiedliwi. Jakoś nie chcemy mówić, chcemy powiedzieć, że wszyscy jesteśmy tacy sami. Tak naprawdę to jest niemożliwe, żeby Pan Bóg kogoś potępił. Tak naprawdę to nie mieści się nam w głowie. Ale proszę popatrzeć, jakie są tego konsekwencje. Konsekwencją słów Jezusa, że są źli i sprawiedliwi i że życie może się różnie skończyć, konsekwencja tego jest takie, że ja zaczynam się trochę martwić, zaczynam myśleć, chcę być po stronie sprawiedliwych, nie chcę być odrzucony na wieki. I to mnie mobilizuje do tego, żeby jednak być człowiekiem dobrym. Owszem, może mnie też mobilizować do buntu, do takiego powiedzenia, a co to, ja tak nie chcę w takiej grze uczestniczyć. Natomiast kiedy człowiek ma świadomość, że wszyscy będą zbawieni,
No to wtedy co? To może mobilizować oczywiście do dobra. Super, będziemy zbawieni, dlatego w życiu wierzę i kocham Pana Boga za to, że dał mi zbawienie. Ale to stwierdzenie, że wszyscy będą zbawieni, albo że Pan Bóg na pewno nikogo nie potępi, może prowadzić do takiego sformułowania, to po co się przejmować? Po co się przejmować? Grunt, żeby nie pójść do więzienia. Według takiej filozofii czy teologii, że Bóg wszystkich zbawi i nikt z nas nie będzie cierpiał po śmierci, to tak naprawdę jedynego, czego powinniśmy się bać w ciągu życia, to jest więzienia. Czyli chodzi o to, żebyśmy nie wpadli. Chodzi o to, żeby się nikt nie dowiedział, jakie są nasze grzechy, a reszta nie jest istotna. Nie, nie, nie. Tego Biblia na pewno nie uczy. To jest bardzo duże niebezpieczeństwo. Bardzo duże niebezpieczeństwo takiego myślenia, że wszystko jedno, co człowiek robi i najważniejsze, żeby się inni nie dowiedzieli. Bóg zna wszystko. Bóg wie, jakie są nasze serca. Bóg wie, jaką stronę zmierzamy. I ta Ewangelia nie ma nas wystraszyć, ale ma nam dać bardzo do myślenia, żebyśmy nie byli po prostu naiwni w swoim myśleniu, żebyśmy nie byli głupi, żebyśmy nie byli płytcy, ale żebyśmy, przytulając się do Bożego miłosierdzia, chcieli naprawdę za wszelką cenę być tymi, którzy zostaną zbawieni. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.